Wczoraj byliśmy w Monterey na super samochodach, których były tam dosłownie setki i fajnie było na koniec, gdy wracaliśmy, to jechaliśmy pomiędzy takimi sportowymi samochodami i miałem trochę wrażenie, jakbym grał w Need for Speeda, bo takie właśnie bryki jeździły koło nas, niestety nie nagraliśmy tego. A dzisiaj jesteśmy w Oakland na chińskim festiwalu jedzenia i będziemy chyba próbować pierogi, zobaczymy. Chwilę szukaliśmy miejsca parkingowego i zdecydowaliśmy się na płatny parking, niestety koło bezdomnych. Zabawne było to, że koleś nam powiedział 3 dolary i nawet nie chciał nam dać żadnej karteczki, nic, i mówi, że mamy iść. Jeśli chodzi o samo Oakland, to jest to dosyć ciekawa miejscowość, która znajduje się około 45 mil od nas. W tym mieście jest trzeci najwyższy współczynnik popełnianych przestępstw w całych Stanach Zjednoczonych i pierwszy w Kalifornii. Natomiast jest to czwarte miasto w Kalifornii pod względem zabójstw. Przeszliśmy obok festiwalu, nie zauważając go. Na razie nie widzimy żadnego jedzenia, ale mam nadzieję, że zaraz się pojawi. Jesteśmy zaskoczeni, ponieważ tutaj nawet przywieźli zbiornik z wodą, aby gasić pragnienie. Przed chwilą się spytałem, czy mogę nagrać, jak wygląda w środku samochód policyjny, a panowie mi powiedzieli, że mogę nawet wejść do niego. Tak on wygląda w środku. O, zobaczcie, mają Garmina. Tu mamy naszą drugą Anię, policjantkę. Kurczę, no nieźle. Mają radio, nadajnik z Motorola. Jak tylko ja wszedłem, okazało się, że wszyscy chcą wejść. Jestem z tyłu, zamknięty. Te szyby są dosyć twarde. Tutaj mamy kraty. Niestety siedzenia są plastikowe i nie ma żadnych klamek. Yeah, thank you very much. Przed chwilą się spytałem, jakie są zasady, aby zostać policjantem, bo pytaliście się wcześniej. Pan nam wszystko powiedział. To jest tak naprawdę jego samochód, czyli to jest Dodge... Jaki to jest? A, Dodge Charger, czyli naprawdę dobry samochód. Aby zostać policjantem w Stanach Zjednoczonych, należy mieć obywatelstwo, dlatego na zielonej karcie nie ma szans, a zarobki są dosyć dobre, bo na początku dostaje się 78 tysięcy dolarów rocznie, a później, tak jak ten pan, można dostać nawet 150 tysięcy i temu panu brakują jeszcze 2 lata do emerytury, na którą idzie w wieku 50 lat. Gdy już pójdzie na emeryturę, może pójść do innej jednostki policji i po 10 latach wypracować sobie kolejną emeryturę, dzięki czemu będzie miał 2 emerytury. Thank you very much. Yeah, have a nice day. Thank you. Natrafiliśmy na pierwsze jedzenie i wygląda bardzo apetycznie. Ceny nie są jakieś wysokie. Ja chyba zamówię super teriyaki chicken kebab. A Ania? I am this avocado. Z kurczakiem. Do you want to take care? No, thank you. No, it covers all of us, but thank you very much. Już otrzymaliśmy to, co zamówiliśmy, ale niestety tam nie ma gdzie usiąść i musimy siedzieć na krawężniku. Całkiem spory jest ten kebab, bo on aż tutaj, aż dotąd sięga, jak teraz widać na mojej nodze. Kebab z kurczaka. W jakimś sosie super teriyaki. Kurczak jest w środku mięciutki i soczysty. Naprawdę świetnie zrobiony kurczak. Makaron z warzywami i kurczakiem. Bardzo dobre. Jako że pierogi pochodzą z Chin, to zamówiliśmy 7, łącznie za 5 dolarów. Kompletnie nie mamy pojęcia, z czym one są i boimy się trochę reakcji, ale próbujemy. Zacznę od tego, który przypomina naszego polskiego. Jest bardzo ciężki. Jest smaczny, w środku jest kapusta i mięso mielone. Chyba jest to wieprzowina. Do tego jest dosyć grube to ciasto, ale jest całkiem ok. Kolejny pierożek wygląda jak małe smocze jajo. Nie jestem w stanie stwierdzić, jakiego typu to jest mięso, ale w środku jest dużo mięsa i jest to na słodko zrobione. Jest to też całkiem ok. Kolejny pierożek. Ciasto jest bardzo cieniutkie, w ogóle nie czuć go w smaku. Jest tutaj mięso, widzę i wyczuwam. Plus do tego bardzo czuć marchewkę, ale też jest ten przezroczysty chiński ryż. Przed chwilą podeszła do nas Chinka i nam powiedziała, że tutaj mogę się spodziewać jakiegoś wodnego zwierzęcia. Dlatego tu może być jakaś ryba albo inny owoc morza. Trochę się tego boję.
Nie jestem w stanie określić, co to są za smaki. Ciasto ma bardzo dziwny smak. Nigdy nie jadłem takiego rodzaju ciasta. W środku powinien być jakiś owoc morza, ale nie wiem, co to jest. Jest to całkiem okej. Okay. Teraz kolej na mnie, no te bliżej niezidentyfikowane. Nie wiem, co to jest. Nie jestem w stanie stwierdzić. Widać, że jest jakaś marchewka. Wydaje mi się, że to jest jakaś ryba. Bo trochę w smaku tak jakby było ją czuć, ale nie jakoś mocno. To ciasto też jest jakieś takie dziwne, jest takie jakby trochę bez... Niby jest bezsmakowe, ale z drugiej strony jakby jednak się to wszystko razem komponuje. Nie jest to złe. Następny, wygląda podobnie, ale widać, że środek jest trochę inny. Bardzo dużo zieleniny, na pewno jest szczypiorek. Jest całkiem spoko. Lepszy niż ten poprzedni. Czy jest jakaś ryba, to jakiś inny owoc morza, a... Mam nadzieję, że się to źle nie skończy. Jest tutaj na pewno krewetka. Na szczęście tylko krewetka. Jest tutaj coś jeszcze w środku, ale nie wiem dokładnie co. Jedyne co czuję to krewetkę i smak... I smak tego pieroga. No, może być. Policjanci spytali się nas, czy nie chcemy herbaty, bo oni dostali ich bardzo dużo od tutaj lokalnych sprzedawców. Także wzięliśmy jedną, dlaczego nie? Nie wiemy, co to jest, bardzo dziwnie wygląda. Wciągnąłem te kulki. Jest to bardzo słodka, mrożona herbata. Bardzo dobre to jest, ciekawe, co to są za kulki. Jest to 31. coroczny festiwal chińskiego jedzenia, taki street food, ale nie widzimy tu za dużo jedzenia, głównie to są chińskie inne produkty. Tu jeszcze mamy jakieś jedzenie, to są jakieś słodycze chyba. Pot moczy. Ania zamówiła sobie deser i tutaj, co jest zabawne, to dzieci to obsługują. Ta dziewczynka przygotowuje chyba właśnie deser dla Ani. On kosztuje $6. Thank you very much. O, thank you. Ania ma waffle puff, który jest zrobiony troszeczkę w kształcie... Ten waffle puff nazywał się Oreo waffle puff. Ale dobre. A tutaj, jak widać, jest takie puszyste ciasto i jest bardzo dobre. Czy to jest gofrowe? Coś innego niż gofry, ale coś, co przypomina mi dzieciństwo. Mamy nadzieję, że podobał wam się nasz weekend z nami, czyli wczoraj super samochody, a dzisiaj chiński festiwal i trochę policji. Pamiętajcie, że mamy fanpage na Facebooku Kaszów w Kalifornii, jak również Instagram Kaszów w Kalifornii, gdzie są wrzucane często informacje, gdzie się aktualnie znajdujemy i co robimy. Jeśli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Bardzo nas to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów. I cześć!